Szanowni Państwo, chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020-2021 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jak Państwo widzą, jest to troszeczkę nietypowa inauguracja. Zazwyczaj inauguracja odbywa się w auli, gdzie jest około 200-300 osób. W czasie inauguracji studenci uzyskują różnego rodzaju upominki. To jest taki prezent na wejście. Z każdym nowo przyjętym studentem, pani prodziekan do spraw studenckich i ja również się tradycyjnie witamy. No w tym roku z racji COVID-19, jak Państwo wiedzą, postanowiliśmy uroczystą inaugurację zorganizować troszeczkę inny sposób. Inauguracja została nagrana i będziecie mogli Państwo ją, znaczy jak to teraz robicie, obejrzeć. Główną gospodynią dzisiejszej uroczystości jest pani profesor Krestotemska-Ostręga, która na naszym wydziale pełni funkcję kierownika jednostki dydaktycznej i to tak naprawdę pani profesor Krestotemska-Ostręga podejmuje wszelkiego rodzaju decyzje merytoryczne, jeżeli chodzi o cały proces kształcenia. Tak więc od roku kierownictwo Wydziału Chemii ma charakter kierownictwa kolegialnego i ja wraz z panią dziekan właśnie to kolegium zarządzające naszym wydziałem stanowimy. Poza panią dziekan pomagają w zarządzaniu wydziałem inni prodziekani oraz kierownik studiów doktoranckich. Prodziekanem od spraw finansowych i od spraw ogólnych jest pan profesor Sławomir Sęk. Prodziekanem od spraw infrastruktury oraz inwestycji jest pan doktor habilitowany Zbigniew Rogulski, zaś pan profesor Michał Cyrański pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich działających jeszcze na naszym wydziale. Tak jak Państwu mówiłem, tak naprawdę główną gospodynią dzisiejszej uroczystości jest pani dziekan, więc ja za chwilę oddam pani dziekan głos, ale pozwolę sobie jeszcze do Państwa powiedzieć jedno zdanie, że i to jest zdanie skierowane szczególnie do studentów, którzy właśnie zaczynają swoją przygodę ze studiami na naszym wydziale, że myślę, że dokonaliście Państwo bardzo dobrego wyboru. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego należy do grupy najlepszych instytucji naukowych w Polsce. Posiadamy najwyższą kategorię naukową A+. Warto również podkreślić, że oferujemy naszym studentom indywidualny tok czy też tryb studiów. Wynika to z tego, że na jednego nauczyciela akademickiego przypada tylko troszeczkę więcej niż trzech studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Dzięki temu macie Państwo możliwość łatwego kontaktu z nauczycielem akademickim, jest możliwość rozwijania relacji mistrz-uczeń, a według mnie jest to najlepszy sposób zdobywania wiedzy. I to z mojej strony byłoby na tyle. Teraz poproszę panią dziekan o wygłoszenie do naszej społeczności głównego przemówienia inaugurującego. Pani dziekan, zapraszam panią. Szanowni Państwo, szanowni studenci Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałam szczególnie powitać dzisiaj studentów pierwszego roku, którzy w dniu dzisiejszym stają się członkami społeczności Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Życzę szczególnie Wam, aby ten okres w życiu, studia na Wydziale Chemii, był okresem, kiedy zbudujecie swoją wiedzę chemiczną, swój potencjał intelektualny, a przede wszystkim będzie to okres, do którego z przyjemnością po wielu latach powrócicie w myślach. Społeczność akademicka to przede wszystkim Wy i nauczyciele akademicy, ale także pracownicy administracji. Wszyscy pracujemy na prestiż edukacyjny i sukces naukowy Wydziału Chemii. Jedną z cech wyróżniających Wydział Chemii jest otwartość na wszystkich studentów, studentów także z wszelakimi niepełnosprawnościami, ale także praktyczność dyplomów. Już niedługo, za kilka lat, rozpoczniecie swoje badania naukowe związane z pracami dyplomowymi. Jestem przekonana, że Wasi promotorzy włączą Was w badania naukowe najwyższej jakości. A może wielu z Was zostanie współautorami publikacji o międzynarodowym zasięgu, czego teraz już Wam życzę. Specyfika Wydziału Chemii
powoduje to, że edukacja na naszym wydziale jest edukacją w trybie mistrz i uczeń, tak jak wspomniał dziekan. Życzę Wam, szczególnie studentom drugiego stopnia, aby wykorzystali wiedzę swoich promotorów do tego, aby stać się wybitnymi chemikami, a także ludźmi o otwartej głowie i wolnych myślach. Wielu z Was pisało do mnie listy z pytaniami, jak będzie zorganizowany semestr i rok akademicki. Proszę się nie niepokoić, jesteśmy na ostatnim etapie szykowania dla Was wykładów, ćwiczeń, a także laboratoriów zgodnie z wszystkimi zasadami, które obecnie teraz obowiązują. Doświadczenia z marca i kwietnia roku 2020 wzmocniły naszą akademicką społeczność. Jestem przekonana, że tak jak wtedy, w ciągu 2-3 tygodni, kiedy ruszyliśmy i nasi nauczyciele akademicy zaczęli wdrażać nowe narzędzia do zdalnego uczenia, zrealizowaliśmy w pełni komplet wykładów, ćwiczeń rachunkowych, proseminariów, ale także kurs laboratoryjny. Jestem przekonana, że wiedza naszych nauczycieli akademickich i Wasz zapał uczyni ten semestr zwykłym semestrem, jednym z wielu semestrów akademickich. Cześć! Jako przedstawiciele Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii UW chcielibyśmy serdecznie powitać Was w tym pięknym dniu. Na początku chcemy Wam pogratulować rozpoczęcia nauki na najlepszym Wydziale Chemii w Polsce. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ właśnie rozpoczyna się najpiękniejszy okres w Waszym życiu. Jest to niesamowita okazja do poszerzania własnych horyzontów, dowiedzenia się czegoś o otaczającym nas świecie, a przede wszystkim do nawiązania mnóstwa wartościowych przyjaźni. 4 lata temu byliśmy na tym samym etapie co Wy. Co prawda na auli, a nie przed ekranami komputerów, ale również przestraszeni i na pewno bardzo podekscytowani tym, co nas czeka. A było grubo. Zarówno nasz wydział, jak i cały uniwersytet daje ogromne możliwości, dlatego nie pozwólcie, aby okres studiowania opierał się tylko na nauce. Korzystając z własnego doświadczenia, możemy Was zapewnić, że korzystanie ze studenckiego życia, działając w samorządzie, kołach naukowych czy sekcjach sportowych, da Wam nie tylko wiele radości i niesamowitej satysfakcji, ale również nabierzecie wielu umiejętności, które zostaną docenione na rynku pracy, ale również w życiu codziennym.
jedną z rzeczy, która nie może Was ominąć, jest alchemia. Coroczny chemiczny majówkowy obóz naukowy, który nie jest zwykłym obozem. Co edycję szykujemy dla Was niezwykłe warsztaty terenowe i laboratoryjne, ale pojawiają się też także bardziej alternatywne zajęcia, czyli szkolenia z umiejętności miękkich. Z wiadomych powodów edycja 2020 nie mogła się odbyć, dlatego na majówkę 2021 przygotujemy dla Was podwójną dawkę emocji. Nie oszukujmy się, to nie są proste studia, ale nie ma takiej sytuacji, z której nie byłoby wyjścia. Zawsze możecie liczyć na pomoc zarówno ze strony władz wydziału, pracowników dziekanatu, ale przede wszystkim od nas, Rady Samorządu. Z każdym, nawet najmniejszym problemem możecie do nas wpaść na kawkę, czy też napisać na Facebooku. Wykorzystując zdobyte już doświadczenie, postaramy się Wam pomóc najlepiej, jak tylko będziemy potrafili. Cóż możemy więcej powiedzieć? Życzymy Wam mnóstwa sukcesów naukowych, samych łatwych egzaminów, ale także dobrej zabawy w studenckim gronie. Szanowni Państwo, w tym miejscu uroczystości chciałbym przejść do oficjalnego ogłoszenia roku akademickiego 2020-2021 za otwarty na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Tradycją inauguracji jest również to, że mamy okazję wysłuchać wykładu inauguracyjnego. W tym roku wykład inauguracyjny na naszym wydziale zgodził się wygłosić pan doktor habilitowany Wiktor Lewandowski. Pan doktor habilitowany Wiktor Lewandowski jest organikiem, zajmuje się syntezą nowego rodzaju materiałów, w tym materiałów plazmonicznych. Tytuł wykładu pana doktora jest następujący: Energia z chemii i chemia w energii. Panie doktorze, proszę uprzejmie o ogłoszenie wykładu inauguracyjnego. Dziękuję panie dziekanie za przedstawienie. Szanowni Państwo, większość z nas uznaje za oczywiste, że dzisiejszy wykład można wysłuchać w domu, w parku, wyświetlić na ekranie komputera czy telefonu. Jednak warto zatrzymać się przy tej myśli i uświadomić sobie, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie wiele lat badań naukowych, w których chemicy mieli wielki udział. Jednak to nie koniec drogi. Wytwarzanie, przechowywanie oraz konwersja energii to wyzwanie, które jest nadal, a może tym bardziej, aktualne i które stoi przed nami jako naukowcami, a także przed Państwem, jako przyszłymi chemikami. Gdzie w chemii jest energia? Otóż już na wczesnym etapie edukacji chemicznej dowiadujemy się, że jednym z podstawowych procesów w chemii jest proces spalania. Jest to proces, który już w prehistorii dostarczał poza Słońcem ciepło oraz światło. W procesie spalania spalamy związki organiczne, które wytwarzane są przez miliony lat w trakcie rozwoju natury. W procesie fotosyntezy natura tworzy związki organiczne dzięki wykorzystaniu energii światła. To powiązanie między energią i światłem jest niezwykle silne i z tej perspektywy można powiedzieć, że światło jest nierozerwalnie związane z energią. Z jednej strony światło jest podstawowym elementem niezbędnym do życia w procesie fotosyntezy, a z drugiej strony bez wykorzystania energii i światła nie byłyby możliwe rewolucyjne technologie komunikacyjne czy medyczne. Motywacją do podjęcia tego tematu jest publikacja z 2015 roku wybitnego naukowca, chemika George'a Whitesidesa z Harvard University, który przedstawił swoją wizję kilkunastu problemów, wyzwań stojących przed chemikami w XXI wieku. I właśnie wytwarzanie, konwersja i przechowywanie energii były jednym z tych wyzwań, które stoją przed chemikami, dlatego że każdy z tych procesów wymaga wykorzystania pewnych indywiduów chemicznych. Moim zdaniem wykres ten pokazuje dwa szczególnie interesujące problemy. Po pierwsze, powinniśmy skupić się na wykorzystywaniu czy na opracowywaniu energii, technologii energooszczędnych, które pozwolą na zmniejszenie zużycia energii produkowanej obecnie w 80-70% poprzez spalanie paliw kopalnych, a z drugiej strony może być to rozwój technologii, które będą produkowały zieloną energię. Pierwszym bohaterem mojego wykładu będą związki organiczne, które wykorzystywane są do tworzenia wyświetlaczy ciekłokrystalicznych.
Być może Państwo nie pamiętają, ale 20-30 lat temu podstawowym wyświetlaczem wykorzystywanym do oglądania telewizji były telewizje oparte na technologii CRT. Polegało to na tym, że było tam wbudowane działko elektronowe, które wystrzeliwało elektrony, sterowane magnesem te elektrony trafiały na luminofory, które na ekranie powodowały świecenie. Jest to technologia nieekonomiczna, bardzo energochłonna i dużo prostszym pomysłem byłoby wykorzystanie stałego oświetlenia z tyłu, a jedynie wyciemnianie go za pomocą tak zwanych celek ciekłokrystalicznych. Nie wchodząc w szczegóły budowy takich celek ciekłokrystalicznych, można powiedzieć, że ich podstawowym elementem są dwa polaryzatory, czyli takie elementy, które powodują liniową polaryzację światła. Jeżeli takie polaryzatory ustawimy względem siebie w prostopadle, tak jak na rysunku w podpunkcie A, polaryzator 1 i polaryzator 2, to wtedy za takim polaryzatorem nie będziemy obserwować świecenia. Natomiast jeżeli pomiędzy tymi polaryzatorami umieścimy materiał, który jest dwójłomny, który będzie w stanie skręcić polaryzację światła, wtedy powinniśmy obserwować światło. Jak można sobie taki proces wyobrazić? Otóż jeżeli przed ekranem komputera, który jest źródłem liniowej polaryzacji, czy światła liniowo spolaryzowanego, umieścimy na przykład okulary chemiczne, które będą Państwo wykorzystywać na laboratoriach i jeszcze dołożymy drugi polaryzator, który jest pod kątem prostym względem tego pierwszego, względem ekranu, to będziemy obserwować ciemne pole. Ciemne pole wtedy, kiedy pomiędzy obydwoma polaryzatorami znajduje się materia izotropowa, taka jak na przykład w tym przypadku powietrze. Natomiast jeżeli ten polaryzator, pomiędzy tymi polaryzatorami znajdzie się materia anizotropowa, taka jak na przykład okulary chemiczne, to widzimy świecenie. Oczywiście w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych nie wykorzystujemy plastikowych elementów, ponieważ zawsze wtedy mielibyśmy efekt jasności. To, co potrzebujemy, to materia ciekłokrystaliczna, którą będziemy mogli przełączać pomiędzy stanem włączonym a nie, tak jak na przykładzie po prawej stronie. Tu ponownie mamy materiał ciekłokrystaliczny, mamy materiał, który jest umieszczony pomiędzy dwoma polaryzatorami. Jest to materiał ciekłokrystaliczny. Tam, gdzie ruszamy, gdzie wzbudzamy ruch molekuł i układają się one tak, aby tworzyć struktury ciekłokrystaliczne, możemy obserwować ferie barw. Historia ciekłych kryształów sięga końca XIX wieku. Rozpoczęła się od przypadkowego odkrycia botanika, austriackiego botanika Friedricha Renicera, który badając związki izolowane z roślin, zauważył, że jeden z nich zachowywał się bardzo nietypowo. Otóż wyglądał jak mętna ciecz, tak jak ta wylewana obecnie na filmie po prawej stronie. I związkiem tym był benzoesan cholesterylu. On tworzył tę mętną ciecz w odpowiednim zakresie temperatur, czyli po stopieniu nie topił się bezpośrednio do cieczy izotropowej, tak jak spodziewał się tego botanik, a tworzył właśnie coś, co możemy obecnie nazwać stanem ciekłokrystalicznym, a co zostało wytłumaczone kilka lat później przez niemieckiego fizyka Otto Lehmanna. Te związki, tak jak na poprzednim slajdzie na filmie, umieszczone pomiędzy skrzyżowanymi polaryzatorami, tym razem umieszczonymi w profesjonalnym mikroskopie, będą tworzyły fantastyczne tekstury, których znaczenie poznają Państwo w trakcie studiów. Cofnijmy się jednak do prostszego elementu i chciałbym Państwa zaprosić do zaprojektowania takiego prostego związku, który będzie tworzył fazy ciekłokrystaliczne. Zastanówmy się przez chwilę, co może odróżniać kryształ, który topi się bezpośrednio do fazy izotropowej, od ciekłego kryształu. Takim typowym kryształem może być na przykład związek, który będzie posiadał pierścienie aromatyczne i na przykład jakąś polarną grupę w postaci grupy cyjanowej. Taki związek, można sobie wyobrazić, że ma on taki wydłużony kształt, a w niskiej temperaturze będzie tworzył dobrze uporządkowany kryształ, w którym molekuły te mają zarówno pozycyjne, jak i orientacyjne uporządkowanie. Po podgrzaniu takiego związku do
tym przypadku temperatury około 90 stopni, molekuły te zaczynają fluktuować i zachowywać się jak standardowa ciecz, w której nie ma żadnego uporządkowania. Jak można zmodyfikować ten związek chemiczny, dodać pewien element, tak aby w pewnym zakresie temperatur związek ten zachowywał się jak stan pośredni pomiędzy kryształem i chcemy zachować to uporządkowanie równoległe molekuł, czy mniej więcej równoległe, ale jednocześnie pozwolić próbce płynąć jak w cieczy. Tym elementem strukturalnym, który można wykorzystać, jest łańcuch alkilowy. Znane Państwu alkany po przyłączeniu do jednego z pierścieni aromatycznych będą powodowały, że związek ten nabiera ciekłości po podgrzaniu i staje się typowym i jednym z najbardziej rozpowszechnionych przykładów związków tworzących fazy ciekło krystaliczne, a konkretnie w tym przypadku fazę nematyczną. Na tym etapie właściwie mogliby Państwo zadać pytanie, dlaczego wyświetlacze ciekło krystaliczne zostały spopularyzowane dopiero w latach 70., skoro już pod koniec XIX wieku odkryto pierwszy związek ciekło krystaliczny. I odpowiedź jest dwojaka. No po pierwsze musiało dojść do rozwoju technologii elektronicznych, ale z drugiej strony poważnym wyzwaniem stojącym przed chemikami była kontrola temperatur, w zakresie których związki wykazują fazy ciekłokrystaliczne. Oczywiście nie możemy sobie wyobrazić telewizora, który będzie podgrzewany do 150 stopni Celsjusza, jak w przypadku wykorzystywania benzoesanu cholesterylu. Dlatego rozwój tych technologii nastąpił dopiero w latach 70. ubiegłego wieku i wymagał od naukowców i inżynierów przebadania wielu różnych związków organicznych. Nie dość, że wymagał syntezy olbrzymiej liczby związków, to jeszcze te związki należało ze sobą mieszać tak, aby uzyskać składniki, czy też mieszaninę, która wykazywała fazy ciekłokrystaliczne w odpowiednim, praktycznym dla zastosowań w wyświetlaczach, zakresie temperatur. I czy to już jest koniec historii? Czy po odkryciu tych związków i tych mieszanin nie mają już chemicy, organicy nic więcej do powiedzenia w tym zakresie? Otóż nie, absolutnie nie. I inspiracje możemy poszukiwać na przykład naturze. A chrząszcze z gatunku Hrysina glorisa mają niesamowity pancerz, który jest bardzo błyszczący, wykorzystywany między innymi w biżuterii. Ta barwa wynika nie z obecności barwników, związków chemicznych, które wykorzystywane są na przykład w malarstwie, ale wynika z specyficznej struktury tego związku, którą zaznaczyłem tutaj czerwoną ramką. Struktura ta, jeżeli się Państwo jej przyjrzą, trochę przypomina strukturę nematyka. Mamy tu do czynienia z wyciągniętymi, podłużnymi elementami budulcowymi, ale z tą różnicą od zwykłej fazy nematycznej, że w każdej kolejnej warstwie związki te skręcone są względem siebie. Możemy zatem pomyśleć o tym materiale jako materiale chiralnym. Tworzy on helisę. Helisa sama w sobie może być prawo bądź lewo skrętna, podobnie jak DNA jest helisą czy podwójną helisą lewoskrętną, podobnie jak rogi jednego z rodzajów kóz tworzą helisy prawo i lewoskrętne, które są względem siebie odbiciami lustrzanymi. Ta specyficzna budowa powoduje, że materiał ten posiada bardzo specyficzne właściwości optyczne i podobne właściwości optyczne można uzyskiwać dzięki związkom organicznym i odpowiedniej modyfikacji związków, które tworzą fazy ciekłokrystaliczne. Tą odpowiednią modyfikacją w tym przypadku jest wprowadzenie tak zwanego centrum chiralnego, czyli asymetrycznego atomu węgla, do którego przyłączone są cztery różne podstawniki. Taka budowa zapewnia, że dwa związki, które mają te same elementy budulcowe, tylko różnie rozłożone w przestrzeni, mają się do siebie jak prawa i lewa ręka. Są swoimi odbiciami lustrzanymi i dzięki tej specyficznej budowie fazy, które tworzą takie związki, są chiralne. Są to tak zwane chiralne fazy nematyczne,
których, podobnie jak w przypadku chrząszcza, poszczególne warstwy tworzone przez molekuły organiczne są względem siebie skręcone, przy czym molekuły te w danej warstwie są mniej więcej do siebie równoległe. Ta technologia oczywiście nie jest rozwijana dla zabawy, chociaż sprzyjała rozwojowi kilku ciekawych technologii, na przykład pierścionków wskazujących nastrój, choć tak naprawdę temperaturę, dlatego że barwa tej fazy cholesteryka, fazy nematycznej chiralnej, silnie zależy od temperatury i często odbicie, czy ten barwa, którą widzimy, to odbicie jest w zakresie światła widzialnego. Oczywiście możemy również wspomnieć o kubkach do kawy, które będą wskazywały nam temperaturę napoju w środku, niegdyś popularnych termometrach dotykowych, które również były wypełnione taką materią chiralnymi nematykami. To jednak nie koniec drogi. Obecnie, dzięki rozwojowi technik podglądania nanoświata, mikroskopii sił atomowych, transmisyjnej mikroskopii elektronowej, skaningowej mikroskopii elektronowej, możliwe jest dokładniejsze i lepsze zrozumienie budowy materii, co doprowadziło w ostatnich 15 latach do odkrycia niezwykłej klasy związków, które pomimo tego, że nie posiadają centrum achiralnego, tak jak w chiralnych nematykach często jest, nie posiadają centrum chiralnego, to tak czy inaczej tworzą związki, czy tworzą struktury, które są chiralne. Takim przykładem może być związek wyświetlony na górze, który ma kształt banana. Zapewniony jest on przez jednostkę centralną, 1,3 podstawiony benzen. I takie molekuły bananowe mają tendencję do tworzenia struktur warstwowych, jednak te warstwy nie są do siebie dopasowane. Ze względu na skręcenie w płaszczyźnie pierścieni aromatycznych, warstwy te ulegają pewnej frustracji, co prowadzi do powstawania zaznaczonych na rysunku na barwę niebieską helis. Ponownie, helisy te mogą być skręcone w prawą bądź w lewą stronę, jednak co ciekawe, wyrastając z jednego punktu krystalizacji, wszystkie helisy tworzą strukturę o jednym sensie chiralności. Możemy tego typu struktury, jak już wspomniałem, oglądać dzięki różnym technikom, jak na przykład transmisyjnej mikroskopii elektronowej, czy też mikroskopii sił atomowych, jak na rysunku na skrajnie prawym rogu. Takie molekuły o wygiętym kształcie tworzą się nie tylko ze względu na posiadanie 1,3 dipodstawionego benzenu jako centralnej jednostki, ale również mogą się tworzyć dla molekuł, które posiadają dosyć giętki łańcuch alkilowy łączący ze sobą pierścienie aromatyczne. Przy odpowiedniej długości tego łańcucha nadal molekuła ta ma tendencję do przyjmowania tego typu wygiętej struktury. I na tym chciałbym zakończyć opowiadanie Państwu o związkach organicznych i o wyświetlaczach ciekłu krystalicznych, które dzięki temu, że są dużo mniej energochłonne niż poprzednie technologie wykorzystywane do na przykład w telewizorach CRT, zrewolucjonizowały nasz rynek. Teraz chciałbym przejść do drugiego bohatera, czy też dwóch bohaterów mojej opowieści, a mianowicie do nanocząstek wykorzystywanych w technologiach fotowoltaicznych. Co to jest fotowoltaika? Większość z Państwa miała po drodze wiele domów, a na dachach których znajdują się panele fotowoltaiczne. Panele fotowoltaiczne, których idea działania polega na tym, że światło padające na materiał półprzewodnikowy wzbudza elektron i elektron ten jest wykorzystywany, czy też przesyłany do anody. Ruch elektronów to oczywiście prąd, a zatem ten kierunkowy ruch elektronów wymuszony budową takiej celki fotowoltaicznej jest dobrym sposobem na to, aby wykorzystać energię światła do produkcji elektryczności. Jeżeli spojrzymy na rozwój tego typu paneli fotowoltaicznych przez ostatnie kilkadziesiąt lat, to zauważymy, że od lat 70. ubiegłego wieku do obecnych
do czasu obecnego, wydajności tychże paneli fotowoltaicznych rosły w miarę stabilnie, a zatem oczywiście jest to ciekawy rozwój naukowy i coraz wydajniejsze urządzenia pozwalają nam na upowszechnienie tej technologii. Jednak chciałbym Państwa zwrócić szczególną uwagę na dwie technologie, których rozwój zaznaczyłem barwą czarną, a zatem dwie technologie, które pomimo tego, że pojawiły się relatywnie niedawno, wzrost kinetyki wydajności czy wzrost wydajności obserwowany w tych technologiach jest zdecydowanie szybszy i daje nadzieję na to, że technologie te będą jeszcze bardziej powszechne. Te dwie technologie oparte są na nowych materiałach. Te materiały to m.in. nanocząstki perowskitowe, czy bardziej ogólnie mówiąc materiały perowskitowe, nanocząstki półprzewodnikowe, a także materiały, które wykorzystują nanocząstki metaliczne. Co to są nanocząstki? Jakie to są wielkości? Oczywiście nano oznacza 10 do minus 9, a zatem 1 miliardowa część metra. Żeby dobrze sobie uzmysłowić, o jakich indywiduach mówimy, możemy sobie wyobrazić, że taka sztabka złota, czy złoto w skali makroskopowej składa się co najmniej z milionów atomów. Czy na przeciwległym końcu skali leżą kompleksy, które zawierają pojedyncze atomy złota. Chemicy potrafią również budować klastry złota, które zawierają od kilku do kilkudziesięciu atomów złota. Gdzieś pomiędzy tymi indywiduami znajdują się nanocząstki. Mogą być zbudowane z tysięcy atomów złota i co bardzo istotne, na ich powierzchni przyłączone są tak zwane ligandy powierzchniowe, czyli związki organiczne, które je stabilizują. Związki te mogą nadawać cechy tym nanocząstkom, podobnie jak w chemii organicznej. Na przykład podobne rozpuszcza się w podobnym, a zatem nanocząstki, które będą pokryte hydrofobowymi organicznymi ligandami, będą rozpuszczały się w organicznych rozpuszczalnikach. Dlaczego nanocząstki? Dlaczego one są tak ciekawe? Otóż rozdrobnienie ma znaczenie. Właściwości nanocząstek są zdecydowanie inne od materii w skali makro. Wyświetlam na górze roztwory, czy dyspersję nanocząstek o różnym kształcie. Dyspersja nanotrójkątów ma barwę niebieską, nanotrójkąty pokryte warstewką krzemu będą już bardziej zielone i tak dalej, i tak dalej. Możemy uzyskiwać nanogwiazdki, nanopręty i materiały te uzyskuje się jak najbardziej chemicznymi metodami. Jest to metoda redukcji, w której kwas chlorozłotowy, barwa żółta, złoto na plus trzecim stopniu utlenienia, jest w pierwszym etapie redukowana do złota na plus pierwszym stopniu utlenienia bezbarwny, a następnie już do złota na zerowym stopniu utlenienia, co widać jako barwę czerwoną ostatecznie uzyskanego roztworu. Podobnie jak rozdrobnienie metali zmienia właściwości w stosunku do skali makroskopowej, podobnie będzie w przypadku nanocząstek półprzewodnikowych. Być może mieli Państwo okazję oglądać przykład eksperymentu, w którym obserwuje się rekrystalizację czy krystalizację jodkołowiu. Jest to najprawdopodobniej jeden z tych elementów, który dawniej alchemicy uważali za dowód na to, że można ołów zamienić w złoto, bo rzeczywiście wygląda on bardzo spektakularnie, tak zwany złoty deszcz. Jeżeli jednak te mikroskopowej wielkości cząstki rozdrobnimy jeszcze bardziej do skali nano, uzyskujemy materiał, którym ponownie możemy wzbudzić elektron i gdy ten elektron będzie chciał wrócić do swojej podstawowej energii, emituje światło. A zatem praca z materiałami półprzewodnikowymi, z nanokryształami półprzewodnikowymi jest niezmiernie ciekawa i barwna, ponieważ uzyskujemy materiały, które potrafią świecić i świecą na różne barwy w zależności od wielkości nanocząstek, co widać na rysunku po prawej stronie. Jak takie nanokryształy półprzewodnikowe mają się do technologii fotowoltaicznej? Otóż jeden z pomysłów na ich wykorzystanie jest umieszczenie ich w celkach fotowoltaicznych zamiast krzemu. A zatem materiał ten półprzewodnikowy
tym razem nie będzie wypromieniowywał energii w postaci światła, tylko ten elektron, który jest wzbijany na wyższy poziom energetyczny, będzie zabierany i ponownie widzimy przesył elektronów, a zatem produkcję prądu. Podsumowując, dzięki niemal nieograniczonym możliwościom kreowania na drodze chemicznej połączeń i struktur, mamy realny wpływ na świat wokół nas. Na przykład w kontekście rozwoju technologii energooszczędnych bądź rozwoju technologii produkowania zielonej energii. Jestem przekonany, że dzięki zajęciom na naszym wydziale i interakcjom z naukowcami pracującymi nad tymi i wieloma innymi zagadnieniami, po skończeniu naszego wydziału będą Państwo mogli twórczo wykorzystać swoją wiedzę nie tylko do transformacji materii, ale z energią transformować społeczeństwo. Dziękuję.